Cześć, witam na kanale Offroad Traveler. Dziś ponownie zabieram Was na bałkańskie bezdroża. Jesteśmy w tej chwili w Serbii, w kraju, który przez lata traktowany był bardziej jako tranzytowy do takich destynacji jak Grecja, Czarnogóra czy Albania. Na szczęście powoli się to zmienia. Zobaczcie z nami, co Serbia ma do zaoferowania w kwestii turystyki samochodami terenowymi. Na pierwszy ogień chcę Wam pokazać ujęcia z Parku Narodowego Tara oraz jego okolic. Niestety podczas robienia kopii zapasowej straciłem 2 dni materiału z głównej kamery. Na szczęście ujęcia z drona nie podzieliły podobnego losu. To jest mała nauczka dla mnie na przyszłość. Zapraszam. Trudno było na rozruchu. Jak u Marka w patrolu. O tak. Andrzej miał dużo miejsca w swojej 80. Skończyło się to więc dla niego różnie. Na przykład tak. Cześć. No, ja mam ten większy, największy. Misiek, nawet ty ze swoich. Proszę, o kurczę. Trzymaj. Ale to, nie, ale to nie są tanie rzeczy. Ty, ale widzę, że ty masz w gosposie. O, no tak. Tak jest. No to fajnie. Na etacie. Na pełnym etacie. Mam pokazać? Nie, otwieraj tego. Nie. Ale nie zdejmuj spod. Nie. Something may rain.
serbski bar, proszę pana, kawa 200 dinarów, z mleczkiem 300. Pan życzy? Z konfiturą? Babeczka plus 200. Tak, Franciszku? Tak, ty zbierasz kasę, nie? Tak się robi biznes. Najpierw trzeba zainwestować, a potem już kasa idzie sama, nie? Słuchajcie, patrzcie, jakie tutaj mamy rarytasy na tym wyjeździe. Sylwia, zrób miejsce. Patrzcie się, babeczki, Sylwia piekła. Co szczerze wątpię. Całą noc jeszcze. Tak, ja nie wiem, co ona tam piekła całą noc. Albo co ją piekło całą noc. A tutaj patrzcie, ekspres. Schłodzone wino. Ekspres do kawy, schłodzone wino. Czekaj sobie, o. Tak. Zdrowie na budowie. Konfitura rabarbarowa z cynamonem. Takie coś. Pięć to chłopie przy mnie. Piotrek. Ale co dajesz? No. Babeczkę pieczoną przez Sylwię przez całą noc. To ze mną. Ale czy na pewno, to nie wiem. Tak, a szczególnie ten drzem. Zobaczcie, dostawa na miejsce. Kelner przyniósł. Dziękuję panu, dziękuję. Misiu, chcesz kawkę? No pewnie, że chcę kawkę. Za barbarkiem. To już robię. Dostaniesz taką super special edition. Starbucks. Tak, ze Starbucksa. Ty, Marek, ale to masz do przetwornicy podłączone? Czy... Tak, bo to półtorej kawu ciągnie, to trzeba taką mocniejszą, nie? Po trzecim dniu jazdy po serbskich bezdrożach. W tej chwili poruszamy się wzdłuż granicy z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą. Jak widać, pogoda nas rozpieszcza, dzięki czemu biwakujemy dosyć wysoko na fajnie wystawionych miejscach z fajnymi widokami. Wczoraj spaliśmy na wysokości 1300 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj jest to nawet 300 metrów wyżej, dzięki czemu mamy wspaniałe widoki na góry dynarskie tutaj. Jutro plan jest taki, że jedziemy obejrzeć meandry rzeki i kanionu Uvac. A co dalej, to zobaczymy. Najprawdopodobniej pojedziemy już troszeczkę niżej, jeszcze w pobliżu granicy z Kosowem. I stamtąd już będziemy poruszać się bardziej na wschód Serbii. Chodź pan. Dziękuję panie, ten. Pan patrzy. No. No ale teraz to wytrzyma dużo więcej niż ten fabryczny. Zobacz. Zobacz, jak zdaje. Nie, bo żeśmy tu wkręcali, wiesz co, i śrubokrętem nie szło tego dokręcić, bo trzeba zrobić tym grzechotką. I pięknie to dokręciło wtedy, nie? Zapasowe części to trzeba spłaszczyć i schować do sprzętu na dalszą drogę. To się do jednego sprzętu. Ale nie, no klasa. Kilometrów. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Polskie barwy ładnie, to naprawdę super wygląda. A jakbyś sobie z drugiej strony takie zrobił? Tylko tam nie ma takiej rury chyba. To jeszcze sprawdzę. Ale na amortyzator jakbyś założył. Słuchajcie, można jechać spokojnie nad rzekę. Przez rzekę też przejedzie.
Zapamiętuję. Druga sprawa. Zapinamy powłok. O! Jedziemy równiutko. O! Tu macie to. Tu macie szef. Tu masz to. Równo jest? No. No i popatrz. Już masz? I teraz go bierzesz tak. Tu. I o. Już go masz? To jeszcze raz. Teraz ja robię. Nie, Marek, bo ja czekam, aż ty będziesz odpalał. Wszyscy na to czekają. Muszę wypuścić powietrze. Czego? A oto i sam kanion Uwacz. Mandrująca rzeka o tej samej nazwie przez setki lat drążyła skały, tworząc ten bałkański cud natury. Brzegi kanionu osiągają tutaj 300 metrów wysokości. Są również siedliskiem dla sępa płowego. Skrzydła tego ptaszora mogą mieć rozpiętość nawet do 3 metrów. Nam niestety nie udało się go tutaj zaobserwować. A tutaj mamy aerodrom w Sienicy, a raczej to, co z niego pozostało. Pas startowy oraz hangary zostały zbombardowane przez siły NATO podczas operacji Allied Force w trakcie kosowskiego konfliktu. Możecie obejrzeć, jak precyzyjny był to ostrzał. W tej chwili lotnisko jest nieczynne, a zniszczone hangary zostały zamienione przez okolicznych pasterzy w schronienie dla owiec. Że była rzeka super i powiem tak, że była rzeka, ale nie, ale dzień był przedni i ten kanion, i rzeka, i ten przejazd start głęboki, taki wiesz, jak w Mandżurii, naprawdę pierwsza klasa. Trzepię materac. Czemu trzepiesz materac? A tam, profilaktycznie, nie? Żeby był standard 5-gwiazdkowego hotelu utrzymany. I ty mówisz, że tam mieści się dwie dorosłe osoby i trójka dzieci? I pies. Doesn't exist.
Przed wjazdem na Starą Planinę odwiedzamy kanion Rosomak. Zapomniany przez większość turystów, pewnie z racji swoich niewielkich rozmiarów, 500 metrów długości i zaledwie 70 metrów wysokości, ale przez to, że ruch tu jest niewielki, mamy możliwość nieskrępowanej kąpieli w jego zimnych wodach. Słuchaj, to ciekawi, bo wchodzisz do tej pierwszej wanny tutaj, mówisz, kurczę, super, ale patrzysz, jest druga na wyżej, potem jest następna, potem wchodzisz, znowu jest następna i potem taka piękna, okrągła, że się możesz wyłożyć. No i okazało się, że zrobiliśmy cały wąwóz, kanion wyszliśmy górą i wróciliśmy z powrotem tutaj już lądem. Także pięknie, pięknie. Na pewno ruiny starego młyna. Gdzieś tu ktoś coś kiedyś korzystał. Pozostało koło do mielenia, żarna. Jedno, tu drugie. To był dość spory ten młyn, bo koło jest dość duże, w którym mieliło się zboże. Tu jest jedno, tu jest fragment drugiego. Jedno było na dole, drugie u góry. Sypywało się przez taki rowek zboże z worka i woda mieliła. Wykorzystano siłę wody. W domu trzeba było kręcić ręką. Deszczem dosyć mocno, czasami nawet przechodzi grad. Mamy wysokość jakąś 1919 mamy wysokość, to jest także nazwa whisky, którego pijemy sobie rumu, przepraszam, to jest nazwa rumu, który pijemy sobie wieczorami, także jesteśmy na 1919. No. Na szczęście Połonina jest na tyle bezpieczna, że wszędzie tu jest kamień, twardo, także nie powinno być problemu przy zjeździe lub jakimś tam podjeździe. Także jesteśmy dobrej myśli. Burza na szczęście przeszła szybko i tuż przed biwakiem przestało padać. Wieczorem niebo częściowo się rozchmurzyło i w takiej formie pozostało aż do poranka dnia następnego. Nocleg wysoko w górach pozwolił na oglądanie podnoszącej się mgły z nieco innej perspektywy. Nie skręcaj, jeszcze nie skręcaj! Jesteśmy po ostatnim noclegu w Serbii. Kończymy serbskie wojaże. Jak widać,
Niektórzy się odszczurzają, odchamiają. Zęby całe. Wracają do smutnej, szarej rzeczywistości. No cóż. Widzimy się następnym razem w Bułgarii. Na kanale Offroad Traveler, nie? Tak jest. I zasuwamy i się golimy na sam koniec. Wilku? Misiek? Co tam? Wiesz co, bo ten dron, jak raz nacisnę, to powinny być te dwie zielone diody i na kontrolerze i na tym. Ale nie, jego żeby raz naciskając, to tylko sprawdzasz baterię. Dwa razy naciskając, włączasz go, wiesz? O, jest. Dobra. Startujemy. Coś ci nie idzie. O! Ale on mi satelity nie złapał, słuchaj. No ja teraz robię ten.